Julia Przeździęk, TV Reklama, ze mną Antek Królikowski, cześć. Cześć. Znajdujemy się na ważeniu gali Fight Club. Miałeś przyjemność uczestniczyć w trailerze. Jestem ciekawa, w jakim stopniu jesteś powiązany z całą federacją. No jestem powiązany właśnie w taki sposób, no, że zgłosili się do mnie znajomi, którzy są organizatorami Fight Clubu. No i zaczęliśmy rozmawiać o tym wydarzeniu, o jakichś takich możliwościach promocyjnych. Ja, biorąc pod uwagę to, że w zeszłym roku podjąłem pewne niefortunne decyzje, byłem wmieszany w dosyć niefortunne wydarzenie, no też chciałem gdzieś po prostu naprawić to przynajmniej tak dla samego siebie i wziąć udział w takim też sportowym stricte wydarzeniu. I Fight Club właśnie takim stricte sportowym wydarzeniem jest. I chłopaki są naprawdę fantastycznymi herosami, fighterami. I te jutrzejsze walki naprawdę będą ekscytujące. Śledzę coraz bardziej historię każdego z nich i wiem, że udało się tutaj zgromadzić naprawdę fantastyczny skład prawdziwych sportowców, którzy gwarantują prawdziwe emocje jutrzejszego wieczoru. O Royal Division, tak jak już zdążyliśmy co nieco wspomnieć, było głośno rok temu. Czy ty przez ten czas nie szukałeś właśnie takiej opcji wybielenia, czy ona przyszła sama w takim razie? Wspomniałeś, że chłopacy zgłosili się do ciebie sami. Czyli ty przez ten rok, nie było czegoś takiego, że ty bardzo chciałeś wziąć udział w jakiejś... Znaczy nie, zupełnie, to był tak naprawdę... było to wynikiem jakichś takich rozmów między różnymi kolegami, którzy nagle się gdzieś połączyli, dotarli do mnie. A ja z początku, szczerze mówiąc, nie chciałem mieć wspólnego nic z tym tematem, bo no, źle to wspominałem, ale zrozumiałem, że z drugiej strony, jeżeli znajdę jakiś pomysł na to, jak się w tym odnaleźć, to my może coś zrobimy. No i tak zrodził się pomysł tego zwiastuna inspirowanego Fight Clubem. I no, cieszę się, że udało się to zrobić. Razem tutaj z Fight Clubem, z Radkiem Kamińskim wyprodukowaliśmy to i no jestem gdzieś zadowolony z tego materiału, nawet bardzo. I no to jest taki początek, myślę, jakiejś fajnej współpracy i wierzę, że ten Fight Club to będzie bardzo fajna sportowa impreza. Antek, a czy ty dostałeś już jakąś propozycję, jeżeli chodzi o twoją walkę na gali Freak Fightowej? Ponieważ no jednak gdzieś to twoje nazwisko od jakiegoś czasu się przewija w tych Freak Fightowych mediach, więc może coś jest na horyzoncie, szczególnie, że Sebastian Fabiański też całkiem niedawno wkroczył właśnie do tego świata Freak Fightowego, więc może pora na ciebie. Wiesz co, dostawałem takie propozycje, nie ukrywam, natomiast no nie będę walczył. I mam szereg powodów, dla których nie będę... Taki główny jeden? Główny to po prostu jest zdrowie i to jest jakby najważniejszy powód, dla którego tego nie będę robił. I tak naprawdę bardziej teraz interesuję się prawdziwym sportem niż freak fightem, więc no nie będę rozmawiał na tematy, o których nie wiem za dużo teraz. No. Czyli rozumiem, że do twojej walki nigdy nie dojdzie. Czy jest jakaś szansa, że w niedalekiej przyszłości Antek Królikowski wkroczy na scenę właśnie polskich freak fightów? Nikt nie zna przyszłości, natomiast na ten moment nie wyobrażam sobie czegoś takiego. A jeżeli chodzi o same gale, ty je oglądasz, czy raczej unikasz takiej formy rozrywki? Zależy które, natomiast no, oglądam. Oglądam różne wydarzenia i gdzieś mam swoją opinię i na pewno dużo rzeczy mi się podoba. Niektóre mnie naprawdę szalenie fascynują, a inne gdzieś mnie odrzucają, tak? Tutaj w przypadku Fight Clubu mamy do czynienia z prawdziwym sportem i wszyscy zawodnicy są rzeczywiście sportowcami z krwi i kości i tutaj trzymamy się tego sportu i to mi się podoba.
przede wszystkim. No i wiem, że tutaj ten impact ludzki tych facetów i siła i charyzma jest tak ogromna, że naprawdę to jakby oni są tutaj gwiazdorami. To co też chodziło mi w tym moim promocyjnym filmie, że tak naprawdę to się kończy na zawodnikach, którzy stają się jutro gwiazdami tego wieczoru. I tego się trzymam. Ja jestem fanem sportu i dlatego chciałem gdzieś zaangażować się w coś, co promuje stricte sportowe wydarzenie. Jeżeli chodzi o celebrytów i ludzi z show biznesu, bardzo ciężko chyba z nimi utrzymać jest dobre relacje. Jakie ty masz relacje w takim razie z ludźmi, z którymi ty się otaczasz, jeżeli chodzi o świat właśnie filmu i seriali? Lubisz się z aktorami, z wszystkimi, czy raczej jest to taki kontakt zdawkowy? Widziałam ostatnio taki świeży artykuł na temat twój i Miśka Koterskiego. Kojarzysz sytuację pewnie? Tak, ja w ogóle Miśka bardzo lubię i szanuję jego twórczość. Natomiast no gdzieś po prostu wstaję rano i nagle jestem atakowany telefonami, jakimiś dziwnymi oskarżeniami, więc też po prostu odpowiedziałem. Nie żywię do niego urazy, tylko no po prostu się gdzieś postanowił. No zresztą już tak jak on też to zamknął, wypowiedział się i ja też to szanuję. Ja naprawdę nic do niego nie mam poza tym i że po prostu gdzieś mnie uruchomił, że tak powiem, wywołał do tablicy, ale to już mamy też za sobą i jakby koniec tematu w ogóle. Nie chcę mi się na ten temat więcej nic mówić. Wiesz, no w tej branży znam może trochę osób i z większością mam bardzo dobry kontakt tak naprawdę i się gdzieś tam wspieramy, wszyscy lubimy, szanujemy. Także ja raczej jestem z ludźmi na takiej dobrej stopie i ze wszystkimi, z którymi współpracuję, dogaduję się bardzo dobrze. No mam jakąś taką swoją, powiedzmy, drużynę, z którą najbardziej lubię współpracować, ale ja mam także najczęściej lubię wszystkich. No. Okay. Jeżeli chodzi właśnie o plany na ten rok związane z filmem, z innymi projektami, czy jest coś takiego, co mógłbyś nam zdradzić, co będzie się działo właśnie w tym roku z twoim udziałem? Wszystko będzie na bieżąco, wydaje mi się, podawane do wiadomości opinii publicznej. Wiem, że czekają na datę premiery dwa tytuły filmów z moim udziałem. I no już niebawem na pewno zacznie się jakaś też promocja tych projektów. A czy zobaczymy ciebie może w innym wcieleniu niż mieliśmy okazję dotychczas? Na pewno, za każdym razem, jak będziemy mieli mnie okazję zobaczyć, będę starał się, żeby gdzieś to było zróżnicowane. Oczywiście w zależności od tego, o kim opowiadamy. Natomiast mam teraz na ten rok zaplanowane dwie produkcje, które mają mieć premiery. I w nich rzeczywiście postaci są bardzo różne od siebie, ale to już niebawem będę mógł powiedzieć więcej. Życie prywatne jako osoba publiczna jest bardzo ciężkie, ale ja widziałam, że dodałeś dzisiaj zdjęcie z Izabelą. Czy coś was łączy? Zdjęcie pozostawia dużo do zapytań i do życzenia, ponieważ jest zrobione może troszkę tak clickbaitowo, nie mam pojęcia, ale jakbyś mógł rozjaśnić widzom, czy masz w takim razie kogoś? Tak, mam kogoś, to jest moja partnerka Izabela, jest tutaj dzisiaj też ze mną i byliśmy na wernisażu Macieja Dowgiało, który zrobił piękną wystawę i zrobiono nam ładne zdjęcie, które rzeczywiście wrzuciliśmy i cóż, no jestem zadowolony z tego zdjęcia i w ogóle no, jakby tyle na ten temat. Wrzuciłem, bo po prostu byliśmy na bardzo fajnym wydarzeniu i też Maciej, wiem, że jest zadowolony z tego zdjęcia, także to najważniejsze. Jak nie być. Jeszcze mam ostatnie pytanie, o które muszę zahaczyć, ze względu na to, że było bardzo głośno o Joannie Opoździe i o całej sytuacji, która wyniknęła na twoim Instastory. Jakbyś mógł skomentować tą sytuację chociaż jednym zdaniem i nie pozostawiać widzów bez odpowiedzi? Na ten moment, jako że nie chcę się wypowiadać o
matce mojego dziecka. No, mogę tylko zapewnić wszystkich, że niebawem będę mógł powiedzieć więcej na temat tego, że to nie ode mnie wychodziły materiały puszczone w nocy 29 marca. A jak ty właśnie jako osoba, która widzi to następnego dnia, reagujesz na taką sytuację? No to jest... To jest bardzo dziwne, bo nagle jest szereg wiadomości, telefonów, ludzie mówią, że coś się dzieje, a ty nie wiesz do końca co, po czym okazuje się, że na twoim Instagramie jest wrzucony materiał, którego ty nie wrzuciłeś, po prostu to paranoja, coś strasznego. I na szczęście istnieją możliwości potwierdzenia tego, że materiał nie wychodził ode mnie, więc jak tylko będę miał to, że tak powiem, tak, to będę to robił, tak, no bo no nie mam wyjścia w tej sytuacji, naprawdę jest to szalenie przykre dla mnie. A czy osoby, które są sprawcami tego całego zamieszania, zostaną pociągnięte prawnie do odpowiedzialności? Czy ty masz w ogóle możliwość w 100% sprawdzenia, kto to jest? Wątpię, zobaczymy. Antek, w takim razie czekamy na jutrzejsze wydarzenie. Mam nadzieję, że dużo się będzie działo i że zobaczymy kiedyś ciebie jednak w przyszłości walczącego. A jak chyba nie, ciebie. A jak nie, to może chociaż wiesz, jakkolwiek współpracującego z większymi federacjami freakfightowymi. Na ten moment rzeczywiście będę się koncentrował na wspieraniu ewentualnie różnych wydarzeń sportowych, takich jak Fight Club, ale przed kamerą będę grał być może też jeszcze różnych fighterów. Zobaczymy. W takim razie ulubiony zawodnik jutrzejszej gali? Wiesz co, trochę kibicuję Damianowi Ostępowi. Troszkę. Ale tylko tyle mogę powiedzieć. Dziękuję tobie bardzo, Antek. Dzięki.